pojawiają się komentarze pod moimi filmami, czym jest ta czarna skrzynka, urządzenie, które widać czasami w kadrze. Więc przedstawiam Ci moje narzędzie pracy, jedno z wielu tak na dobrą sprawę, czyli wizję, zwaną również pieszczotliwie czarną skrzynką albo skinboxem. Całość razem z komputerem, żeby było lepiej widać, rozjaśnię, to jest to narzędzie diagnostyczne, które wybrałam dobre 5 lat temu do tego, żeby jak najlepiej zobaczyć skórę i to, co się na niej dzieje. Zdjęcia, które robi ta czarna skrzynka, są wyświetlone tu i znowu ciekawostka związana z tym sprzętem został stworzony przez NASA początkowo, bo NASA chciała sprawdzać, jak promieniowanie ultrafioletowe i grawitacja będą wpływały na skórę astronautów. Potem zostało to przejęte przez inną firmę i jako sprzęt diagnostyczny już jest nowsza, przynajmniej jeżeli chodzi o design, wersja. Ale cały czas ta wersja bardzo dobrze mi służy, żeby jak najlepiej pokazać skórę każdej osoby, z którą rozmawiam i każdą skórę, którą mam zdiagnozować. Odpowiadając na pytanie, czy ja mogę to zrobić bez czarnej skrzynki, odpowiem tak, mogę. I konsultacje online świetnie się sprawdzają, moje doświadczenie, ekspertyza, wiedza działają. Tak jak powiedziałam, Vizja jest jednym z narzędzi, na których pracuję. Natomiast na pewno jest najbardziej takim spektakularnym narzędziem, bo pokazuje, jak skóra wygląda nie tylko na powierzchni, ale pod powierzchnią skóry troszeczkę też. Więc odpowiadając na pytanie, czym ta czarna skrzynka jest, to jest Vizja, poznajcie Vizję. Jest narzędziem pracy skin eksperta po to, żeby jak najlepiej dopasować indywidualną pielęgnację do Twojej skóry, choć dalej osobą, która wykonuje tą najgorszą robotę, najgorszą i najciekawszą jednocześnie, jestem ja. Tyle o czarnej skrzynce i o czarnym sprzęcie, który stoi w kadrze filmów. Pozdrawiam Cię, cześć.